W tym tygodniu najważniejszą informacją ze świata Microsoftu jest oficjalna zapowiedź kolejnej wielkiej aktualizacji Windows 10 o oznaczeniu kodowym Redstone 3. Jeden z najpopularniejszych systemów operacyjnych świata zostanie po raz kolejny wzbogacony o sporą dawkę nowości już we wrześniu tego roku. Co więcej, wiadomo też, że każda z kolejnych edycji Windows będzie wspierana przez okres 18 miesięcy. Program Windows Insider Preview trwa w najlepsze, dzięki czemu możemy już poznać część funkcji, które znajdziemy po wrześniowej aktualizacji Redstone 3. Jedną z nich jest opracowywany już od dłuższego czasu Power Throttling, czyli mechanizm zwiększający czas pracy na baterii poprzez ograniczenie dostępu do procesora aplikacjom działającym w tle. Już w chwili obecnej udało się ograniczyć zużycie energii przez CPU aż o 11%, zaś prace nad tym rozwiązaniem wciąż trwają. Kilka dni temu Microsoft dokonał kolejnego w tym roku dużego przejęcia. Tym razem padło na Intentional Software, czyli firmę zajmującą się tworzeniem rozwiązań usprawniających przepływ pracy. Oznacza to, że programy służące optymalizacji pracy, które oferuje gigant z Redmond, niedługo staną się jeszcze atrakcyjniejsze. Jakiś czas temu użytkownicy najnowszych procesorów AMD oraz Intela odcięci zostali od aktualizacji Windows 7 oraz Windows 8.1. Jedyną dla nich opcją było pozostać przy nieaktualizowanych maszynach lub przesiąść się na nowszy system. Okazuje się jednak, że w ostatnich dniach pojawiła się w sieci aktualizacja, dzięki której system widzi wspomniane procesory jako wspierane i nadal otrzymuje aktualizacje. Należy jednak pamiętać, że jest to nieoficjalne rozwiązanie problemu, co oznacza, że może być potencjalnie zabójcze dla naszych komputerów i bardzo awaryjne. Brytyjskie banki badają właśnie zastosowanie w swoich zabezpieczeniach biometrycznego systemu autentyfikacji stworzonego przez Microsoft. Mowa oczywiście o Windows Hello. Nie bez znaczenia jest również fakt, że gigant Redmond opatentował ostatnio zaawansowany skaner tęczówki, będący oczywiście efektem pracy nad rozwojem tego typu mechanizmów. Czy doczekamy się zastosowania Windows Hello również w innych dziedzinach, na przykład chociażby zamiast paszportów czy dowodów tożsamości, dowiemy się dopiero z czasem. Microsoft zakupił kolejne 10 milionów nici DNA, by prowadzić badania nad przechowywaniem w nich danych. Jedną z zalet takiego nośnika danych jest jego niewiarygodna żywotność, sięgająca nawet dziesiątki tysięcy lat. Niestety na razie koszty eksploatacji DNA są ogromne. Przykładowo zapisanie 2 MB danych przekłada się na koszt 7000 dolarów, zaś ich odczyt kosztuje 2000 dolarów. Po więcej informacji zapraszamy na Centrum XP.